Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a to będzie następny film z tych walk na arenie, które robiłem jakiś czas temu. Czyli tam sprawdzaliśmy sobie, ile otrzymam podarunków mistrza areny. No i było 0. Także to jest druga część. Nie mam tak naprawdę cierpliwości do uzbierania do 100. Nie wiem, zbieram te samony, ale no nie ze wszystkim wytrzymuję, także postanowiłem zrobić 64, przynajmniej domyślnie, no bo nie wiem, czy gdzieś tam po drodze czegoś nie przegram. Oczywiście to, co dostanę na koniec filmu, otworzę. Dodatkowo na koniec otworzymy sobie 20 kart astrologa, żeby to nie były tylko i wyłącznie nudne walki na arenie. Także będę to robił w taki sam sposób jak ostatnio, czyli atakował słabszych przeciwników, no żeby po prostu jakoś szybko to szło. Pojawiły się gdzieś tam w komentarzach stwierdzenia, jakoby skrzynki leciały tylko za lepszych przeciwników, co nie jest prawdą, bo ja tak naprawdę w tej grze tylko i wyłącznie przez pierwszy miesiąc chyba się starałem, żeby wbić po prostu te osiągnięcia tam za 1800 punktów na arenie i tak dalej. No i leciało mi kilka skrzynek w miesiącu, gdzieś tak przez ponad pół roku. No i gdzieś tak dopiero od miesiąca, dwóch się zepsuło i już nie leci, także tym sposobem, który widzicie teraz, ja robię od samego początku gry i zawsze leciało mi pełno skrzynek. No ale po to powstają takie filmy, żeby sobie to właśnie przetestować. Także miejmy nadzieję, że nic tutaj nie przegram, że chociaż jedna skrzynka wpadnie. No w sumie tego powinienem chyba pokonać, prawda? Nie będę też unikał takich zbliżonych walk, tylko raczej tych przeciwników, którzy mają zdecydowanie większy poziom ode mnie. Możecie też oczywiście pisać swoje. O, proszę bardzo, skrzyneczka już i pierwsza. Także jest na pewno szansa gdzieś tam na drugą. Tutaj jest Atalia. No nie wiem, nie wiem. Dobra, spróbujmy. Zobaczymy, jak pójdzie. No, poszło całkiem nieźle. Tutaj już się zaczynają trochę mocniejsi, więc odpuścimy. Także jak widzieliście, nie walczyłem wcale z dużo silniejszym przeciwnikiem, a skrzynkę otrzymałem. Także nie jest prawdą, że trzeba walczyć z dużo silniejszymi przeciwnikami. Tylko też nie chcę przesadzić. 270. Powinienem to porobić. Teraz trochę raczej zwolni. No chyba dam radę, prawda? Dam radę. Chcę to zrobić, wiadomo, możliwie jak najszybciej. 267 to powinno pójść bez problemu. Jedna skrzynka jest, także no mimo wszystko już lepsze mam nastrój niż ostatnio, bo zostało jeszcze 41 walk. No teraz trafiam już na samych takich, wiecie. Spróbujemy z nim, no nie daliśmy rady, dobra. Czyli będzie 63 prawdopodobnie. No, powinien zawsze być na samym końcu, na samym dole jakiś taki słabszy przeciwnik, żebyśmy mogli nawet nie dostawać za niego punktów. To by było dla graczy, którzy na przykład, nie wiem, zbierali przez rok wyjściówki na arenę i chcą szybko się tego pozbyć. A nie, że ja tutaj dostaję ciągle po 4,5 miliona, czy nawet więcej. Czyli na razie tylko jedna walka przegrana. No nieźle. Swoją drogą ciekawe, kiedy będzie właśnie event ten z zagubionymi sigilami. No i czy on w ogóle przede wszystkim będzie. No wiecie, nie jest to o, znowu skrzynka, czyli druga. Nie jest to najbardziej lubiony event przez ludzi. Ale trzeba pamiętać, że to jest mimo wszystko event, że mimo wszystko są to nagrody. Także zawsze takie nagrody są mile widziane. Jakie by one nie były, chociażby to było, nie wiem, 1 000 000 złota, to zawsze jest coś. Lepsze to niż przestój taki jak był na początku gry. Jeżeli ktoś nie grał, to chodzi mi o to, że po starcie gry zdarzały się na przykład 2-miesięczne przerwy między eventami. W ogóle było jakoś chyba tak, że gra wystartowała, był tam ten event na Wielkanoc i później było chyba 2 miesiące czy 3 nawet przerwy. Także
wszyscy nowi gracze, którzy narzekają na brak eventów, no to pomyślcie sobie, co było kiedyś. Teraz w porównaniu z tym to jest dosłownie raj. Dobra, 24 walki. Także no jest szansa na jeszcze jedną skrzynkę. Tylko że już teraz zostaje takich, że no raczej będzie ciężko to wygrać. Atalia na wzniosłym. Tutaj jest jakiś słabszy. No, który w ogóle jestem na arenie? Czwarty. To by wyjaśniało, dlaczego dostaję tych najmocniejszych. Ale udaje się wszystko w miarę wygrywać, tylko ta jedna walka była taka... No nie podeszła. Może w ten sposób. Spróbujemy z tymi. Jeżeli jedną przegram, to trudno. Ważne, żeby utrzymać, no nie wiem, na poziomie 60 może. Myślę, że to by było całkiem nieźle już. Nie, z tym się nie próbuję. Oni mi tutaj powyłączają połowę drużyny. Dobra, z tym możemy spróbować, myślę. Czyli dwie skrzynki na razie. Całkiem nieźle. Przegrana, czyli 62 wygrane będą. Zakładając, że całą resztę wygram. Dobra, chcę to przyspieszyć po prostu. Jak będę tak polował tylko na najsłabszych, to film się przedłuży o 10 minut niepotrzebnie. Oczywiście, tak jak mówiłem na początku, jeżeli ktoś przewijał początek, skrzynki otworzę na samym końcu. Także spokojnie. Tak samo zresztą jak 20 kart astrologa. Trzecia skrzynka, no proszę bardzo. Bardzo ładnie. To w porównaniu z poprzednim naprawdę super. Tam było 0 na 66. O, czwarta skrzynka, no proszę bardzo. Czyli całkiem nieźle. 4 skrzynki. A jeszcze nawet nie było 60 walk. Ten jest za mocny. Z tym nie ma sensu walczyć tutaj. Nie, nie dam rady. Myślę, że Szemira zginie i tak naprawdę by było po walce. Dobra. No to jeszcze 6 walk. Może jeszcze jedna skrzyneczka poleci. No, 61 wygranych będzie. Niestety. Ale miejmy nadzieję, że już do końca pójdzie bezproblemowo. Nie mogę się doczekać, aż zaczną mnie atakować, jak mi wyskoczy nagle 5000 powiadomień. Jestem trzeci teraz. No oczywiście zaraz spadnę, żeby nie było. Niestety na trzecim miejscu, no nie ma szans, żebym się utrzymał. Zresztą widzicie, ile tu jest przeciwników dużo mocniejszych ode mnie. O, 60, to dobra, postaram się, żeby to było równe 60. Czyli znajdziemy kogoś słabiutkiego tutaj na koniec. Tylko, że dostaję różnych po 6 milionów. W ogóle skąd te ludzie się biorą? Pierwszy raz w ogóle widzę te niki. Niektórych osób przynajmniej. No z tym powinienem chyba sobie dać radę, nie? Dobra. 60 walk wygranych i 4 skrzynki, co ja mówię. Czyli 4 skrzynki to by dawało jedną skrzynkę na 15 wygranych walk. No to co, no otworzymy sobie. 150 diamentów. Na 60 kamieni niebieskich to raczej tragedia. 500 esencji i 10 fioletowych kamieni, które zachowam sobie na samony. No, dużo skrzynek dostałem, ale drop pozostawia niestety wiele do życzenia. 150 diamentów tylko z 4 skrzynek to jest naprawdę słabo. Często się otwiera skrzynkę i dostaje się na przykład 300 od razu. No, czyli przeniesiemy się do astrologa i nadal się zastanawiam, bo mam teraz jedną kopię Mehiry i jedną kopię Taylin. No i zastanawiam się właśnie, w którą iść tak naprawdę. No, Taylin jest dobra tak naprawdę wszędzie. Mehira też jest bardzo dobra wszędzie. Ta daje bonus sama z siebie, czyli mogę mieć jakąś tam mieszaną drużynę, ona zawsze da tą obronę za jednego bohatera podziemców. No Taylin też jest dobra. Nie mam pojęcia, w kogo iść tak naprawdę. Ale skłaniam się nawet bardziej ku Mehirze, bo Mehira jest bardzo dobra na kampanię później. I chyba pójdę w Mehirę jednak.
Zresztą zawsze mogę, prawdopodobnie mi żadna kopia nie poleci i na jedno wyjdzie. Także zrobimy sobie 20 kart, no nie będę robił pojedynczo. Także, no co, jedziemy. Może przytrzymamy, losują nam się tutaj piękne nagrody. Nie wiem czemu te kazardy mi się tutaj pokazują, jak ja mechirę losuję. No i jedna karta elitarnego świetlistego, myślę, że okej, 4 wyjściówki na arenę. To już pod następny film. Trochę złota, trochę esencji. Nie mamy hiry. No to idziemy jeszcze raz. Niestety znowu nie mamy hiry i ten drugi drop raczej bardzo słaby. Jedna tylko karta rzadkiej leśnej istoty, trochę złota, trochę doświadczenia, dwie wyjściówki. No ten drugi niestety nie podszedł. Aczkolwiek 6 milionów złota ponad jest. 5 milionów doświadczenia, esencji niestety raczej skromnie. Te karty otworzę, chociaż zastanawiam się, czy tego też nie otworzyć. Pozbieramy to na samony. Nie otworzę tego teraz, ale dzięki temu będą lepsze samony. Ja teraz naprawdę mam zamiar zbierać tak długo, aż będzie rok mojej gry. Wtedy planuję 3 filmy. Jeden z dużego otwierania astrologa, drugi z samonów i trzeci z prezentacji konta, także będzie to niestety dopiero w kwietniu na rocznicę gry jakoś. Prawdopodobnie też będzie jakiś event wtedy. Zawsze jak jest anniversary, czyli wiecie, jakieś tam na pewno spore wydarzenie to będzie. W każdym razie wam oczywiście dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że miło się oglądało, że wam również drop z areny będzie sprzyjał, no i też z astrologa, jeżeli ktoś losuje. Także ja wam ostatecznie dziękuję za oglądanie, życzę wam miłego dnia, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.